No cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Łomatko nie pod wodę z naszej serii Ferie z Minecraft. Jak widzicie, siedzę sobie w basenie. Ta kamera jest za daleko. Ale tak, siedzę sobie w basenie, który trochę ulepszyłem od ostatniego czasu. I tu się pojawiło coś nowego. Już Wam pokazuję. Poza ekwipunkiem, który uporządkowałem, zrobiłem takie oto przejście. O, tu jest szkło, nic nam nie wejdzie. Tutaj mogę sobie podglądać. W ogóle tutaj shift mam. Ogarnąłem sobie. O. I mamy wyjście na powierzchnię. Czekajcie. Tylko creepera załatwimy. Bo tutaj mi łazi. A dobra, niech se idzie. A jeszcze mgła. Pozbyć się tej mgły strasznej. No i mamy znowu piękny teren. I teraz tak. W ogóle. Tu jest za dużo ziemi. Ok. Tu jeszcze se postawię trochę pochodni. I możemy wrócić do naszej bazy. A, nie zamknąłem, czekajcie. O. I sobie tak pomyślałem, bo chciałem zbudować domek, ale ta dziura jest naprawdę fajna. Zbudujemy może jakiś domek, może na górze czy coś, ale na razie zostawię to tak jak jest, bo chcę wam pokazać coś innego. W ogóle pierwszy raz coś takiego widzę, że tutaj nie ma tekstury od spodu, ten płotek. Ciekawostka. Tu się jeszcze nie zdążyło wszystko przetopić. Basen też jest nieskończonym źródłem. I słuchajcie. Siedzę tu, siedzę i siedzę. I słyszę cały czas jakieś szkielety. I się zastanawiam, czy pod moim domem jest jakiś spawner. I mam zamiar tu dzisiaj sprawdzić. Razem z wami, ponieważ chociaż teraz ucichło. O, słyszę. Gdzieś tutaj. Może tu zrobię tą kopalnię jakąś prowizoryczną. By się przydała. O, właśnie. No, właśnie. Kolejna jaskinia. Tam jest ich dużo. Ale jest tych szkieletów o wiele za dużo. Tak więc muszę sprawdzić, co pod tym domem siedzi mi. Bo to mi nie daje spokoju i nie mogę spokojnie spać przez nich. Oj, niedobrze. O matko, boję się trochę. Dobra. Tutaj słup. Tutaj. O matko. On tu stoi. Ale mamy kopalnię pod domem. To jest super. Czym jest ta jaskinia szkieletów? To sprawdzimy w kolejnym odcinku. Tak. Zawiodłem was. Nie będziemy dzisiaj tego sprawdzać, bo nie ma po co. Dzisiaj chcę zwiedzić trochę świata. A jutro może... A to jest tutaj. Tu mi też nic nie wtargnie. Tu mogę osuszyć to miejsce, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj mam zamiar zabrać ze sobą tylko trochę jedzenia. O, piórka niepotrzebne. Mam 3 krzemienia. Doróbmy sobie trochę strzał w takim razie. Żelazo. Dobra, wezmę trochę. Tyle.
trochę drewna niech będzie, węgiel drogocenny schowamy. Ok. Możemy wracać. Czyli tak. Strzały. I co? Zobaczmy resztę tego świata. Dzisiaj pokażę wam tamto miejsce. Ja jeszcze tam nie byłem, ale razem z wami chcę to zbadać. Oczywiście w nocy. Tak więc cóż. Szkoda, że noc zapada, bo będzie trochę niebezpiecznie. Ale myślę, że właśnie o to chodzi, żeby zbadać tutaj trochę terenu. A myślę, że najciekawiej to właśnie nocą się go bada. Ej, czemu tu są pochodnie? To ci ciekawostka. Okej. Niż tą ławkę. Do widzenia. Okej, płyńmy tam najpierw. Ale pięknie te zachody wyglądają. Nie pamiętam, żeby tu była taka czerwona luna. Ło! Wiecie co? Ten świat jest naprawdę niesamowity. Okej, tu są jakieś plaże, równiny i tak dalej. Może glinę znajdę. Chociaż ja aż tyle szczęścia bym nie miał, żeby... O, nie wierzę, czy to jest glina, czy kamień. Muszę podpłynąć, czekajcie. W ogóle co to za tereny są fajne. Oczywiście creeper. Ile ja mam tych strzał? 12. Szkoda na creepera marnować. Bardziej bym wolał. Szkieletów się jednak bardziej boję niż creeperów. Okej. Grzybki. Czemu on tak w bok łazi mi? Okej. Powiem wam, że... dosyć spokojnie. Wezmę te grzybki, przydadzą się. Dosyć spokojne to miejsce. Jakby... jak na te... jak na noc. Nie ma tu dużo potworów. Ja się pytam, gdzie jest ta glina. Czy ona mi się przewidziała? Nie, tutaj jest. Dajmy sobie latareczkę. A, jeszcze ciekawostka jedna. O kurde. Słyszałem dźwięk tego, no. Ten straszny dźwięk znowu. Gdzieś widocznie nie ma światła wystarczająco. Dobra, w ogóle czytałem na Minecraft Wiki, że można takie rzeczy robić, że można z powrotem tą glinę przywrócić. Więc jak zbiera się dużo gliny, to bardzo przydatne, bo to miejsce oszczędza. O, tu jest jeszcze klocek. O, widzieliście? Dobra, zobaczmy te tereny. One są takie trochę płaskie, ale lubię właśnie takie idealnie płaskie tereny. O właśnie, i teraz pytanie, czy ja mam strzelać? Jak mnie on denerwuje.
żeby do wody wpadł. Okej, zombie go traf. Nie mnie. O, o to mi chodziło. I bardzo dobrze. Dziury. Okej. Muszę przestać mówić okej, bo to jest dziwne. Tu jest jakaś jaskinia. A tu tylko trochę wody jest. Nie warte uwagi, jak tutaj mi zombie zaraz spadną. Tam jest jeszcze jakaś jaskinia. Czekajcie. O kurde. Ale tam jest piękny teren. Czekajcie. Bo mnie tu zniszczą zaraz. Jezus, znowu ktoś mi się drze pod oknem. Nieważne. Tłucz. Trzeba się zająć prawdziwymi zagrożeniami, czyli tu w grze. A nie, że ktoś pod oknem mi się wydziera. No, no. Okej. Krowy. Dobrze. Okej. Mam na buty. Mam na czapkę. Czapka chyba więcej daje niż buty. Trzeba będzie zrobić sobie miecz. Kilof. Okej. Dobra. Zaraz będzie po was. Dajcie mi czas tylko. Jak ma się odpowiednie podejście do creepera, to łatwy to przeciwnik. Trochę jak zombie. Zauważyliście? Patrzcie. O. I nie wybuchnie. A teraz źle stanąłem. Zobaczcie, ile tu jest tych creeperów. Ale tam są też szkielety, to ja nie podchodzę. No chodź, 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 chodź. O, tu sobie pójdę. Ale że do wody. O, wstaje dzień, dobrze. Okej. Chodź, chodź, chodź. Tylko nie do dziury. Okej. Spal się, obyś się spalił, dziadu. Dziadu czy dziadzie? No. No.
Okej. Ile pigust się pojawiło? Patrzcie, jaki tu teren jest piękny. Musimy go bliżej obejrzeć. Czekajcie. No chodź. Okej. A więc... Tutaj zobaczcie, jak pięknie. Jak to wygląda. Tu można most zbudować jakiś. Ale to wygląda. Dobra. Jakie drzewo duże w ogóle. Dobrze. Tutaj teren wygląda następująco. A ja teraz chcę zobaczyć jeszcze inny teren. Czekajcie. O, żelazo wykopię. Chyba mnie nic nie zje. Dobra. No, to wygląda nieziemsko. I kaktusa mamy. Tutaj pustynnie. Tam nie wygląda jakoś ciekawie. Idziemy tam do tych klifów teraz. Dużo owiec. Przydam się wełna. Oddawaj. No, no. Dziękuję. Ale to pięknie wygląda wszystko.
po prostu nieziemsko. Aż trudno wejść tutaj. Nie. Ale przejście. Czekajcie, wyjdziemy z tej wody. O, łódka została. O, ja cię. Co tam się pojawiło? Ej, tu jest jeszcze lepiej. Chociaż nie ma gór. To trzeba przyznać. O, dziękuję, żelazo. Jak wchodzę do jaskini, od razu mnie wita żelazo. A może żelarzor? Cicho tam. Takie rzeczy tutaj znajduję. Czasem sobie tak rozmyślam, że ten świat, który ja tu przemierzam, jest tym prawdziwym światem. Chodzi mi o to, jakby on naprawdę gdzieś istniał, bo za każdym razem, jak generuję nowy teren, to on jest inny. On wygląda zupełnie inaczej i mam takie wrażenie czasami, jakby te światy naprawdę gdzieś istniały i no... Nie zrozumiecie, ale to jest coś takiego, jakby one trochę tak jakby żyły własnym życiem, czy czymś jakby, o żelazo, jakby się one, pojawia się, a jak kasuje, to wszystko nagle znika, przypada, chociaż nie, ten świat dalej jest gdzieś, tylko ty nie masz do niego dostępu. Tu się coś zawaliło. A tu jest glina. Często w takich dziurach są spawnery na powierzchni. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak czasami się pojawiają. O, tak jak tu. Nie, tu jest gravel. Dlatego on tak się zawalił. Jaskinia. Dobra. Myślę, że będziemy już wracać do domu.
O! Nie udało mi się. Trzeba zejść tędy. O! Tu się podbudować. I wracać do domu. Oj, się ściemnia. Czas pokaże. Owce. Dawać mi wełnę. W ogóle ja kompasu se nie zrobiłem, bo nie wiedziałem. O, dirt, więc ja tu byłem. A to dobry znak. Czekajcie, bo takie przemierzanie świata na głodnego to zły pomysł. Nie mam krzesiwa, to drzewo bym spalił, bo ono tak z niczym się nie styka, ono tak mówi do mnie, spal mnie. Widzisz, jak stoję sobie sam? Już nie chcę tak egzystować. Ale może nie. O, moje światełka, ale dobrze je widać z daleka. Super oświetlają świat. No, wsiadaj do łódki. Oj, nasza dziura do jaskini. Nie, to miejsce jednak jest najlepsze. Mr. Creeper. W ogóle. O matko. No i uciekła. Dobra, nieważne. Ej, w ogóle. A! Haha, nie wejdziesz. W ogóle ten plus na środku ekranu, o tu gdzieś, on mnie tak zahipnotyzował, bo się na niego tak długo patrzyłem. Oj, to niedobrze. To już ze mną źle jest, jak mnie taka rzecz pozornie normalna wprowadza w trans. Bo po prostu o tak machałem, uciekaj, uciekaj, nie potrzebuję cię tu, nie chcę cię tu. Dobra. Glinkę trzeba przerobić, tak jak była. Mogłem jej na bloki nie przerabiać, ale chciałem wam pokazać. W ogóle mogliby zrobić tak, żeby po prostu taką glinkę wkładać do pieca i ona od razu będzie cegłami. I nie będzie trzeba ich tak na części przepalać, bo to męczące bywa. O. 8. I zrobimy sobie więcej piecyków. Bo to trochę za mało było. Trochę tak dziwnie, ale okej. Jak działa, to ważne, że działa. Może to
poprawię, dając tam kobel. O! To trzeci mogę zrobić w takim razie. Jeszcze zrobimy jedną rzecz. Albo nie, w następnym odcinku wam pokażę, jak się to robi. Bo nie chcę wam psuć niespodzianki. A może się to wam przydać kiedyś. Czekajcie. 8. Tu. Potem złoto. Tak, myślę, że to złoto. Kto wie, co twórcy mieli na myśli. Dobra. Cóż, trzymajcie się, cześć. Do następnych odcinka. Pan Kurczak się do nas wprowadził. Myślę, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Tak. No to nara. O nie, pan Kurczak udał się do jaskini. Cześć!